Dzień dobry. Chciałem Wam pokazać jeszcze raz tą analizę ruchu jednostajnego, którą robiliśmy na lekcji. To jest tracker. Link, jeżeli kogoś interesuje, to wyślę. No i trzeba załadować dane, tak? Dane można załadować w postaci filmu i tracker powinien poradzić sobie sam z rozłożeniem na klatki. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że on mierzy w ten sposób, że podajemy, zaraz mu podamy informację, z jaką szybkością były nagrywane te klatki. No i podamy mu jeszcze informację na temat skali, długości, i on sam poradzi sobie, mierząc, z jaką szybkością tam kulka przesuwała się na kolejnych klatkach. Ta wersja, która jest online, z której ja korzystam, słabo sobie jednak radzi z rozkładaniem tego filmu na klatki, więc ja po prostu rozłożyłem film na klatki inną aplikacją i jak ktoś będzie zainteresowany, to dostanie ode mnie ten film już rozłożony na klatki. Wczytam teraz właśnie ten plik z klatkami. Otwieramy sobie. I tu jest plik zip, slow-mo, to znaczy slow motion. Trzeba kazać go załadować. No i przez chwilę będzie się ten plik ładował. Film się nagrał i możemy teraz zająć się jego analizą. No, po pierwsze, to co trzeba zrobić, możemy sobie go puścić. Widać, jak ta kulka się przesuwa na kolejnych klatkach. No, w różnym tempie się przesuwa, dlatego że ten program odtwarza w różnym tempie, w zależności od możliwości komputera, ten film. Możemy ją sobie zatrzymać, możemy sobie cofnąć. No i pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy zrobić, to chcielibyśmy podać trackerowi skalę długości. Do tego służy ta ikonka, nowa prosta kalibracji. Ona się tu zaraz pojawi. Już się pojawiła, no i możemy sobie ją dociągnąć do tych naszych końcowych punktów. Wiemy, że tutaj odległość między nimi to jest 20 cm, więc to będziemy musieli zaraz podać. Tak to mniej więcej wygląda. Udało nam się nawet nie skrzywić tego. Możemy sobie powiększyć i zobaczyć, jak dobrze nam się udało to dopasować. Całkiem dobrze, moim zdaniem. No i teraz tylko trzeba napisać, że podać, że to jest 20 cm, a nie 1 metr. Więc z pewnych względów to działa lepiej, jeżeli zabrać się za edycję od pierwszego miejsca po przecinku, a tutaj wstawić 0. Dobra, mamy prostą kalibrację. No i teraz to, co chcemy zrobić, to chcemy wstawić układ współrzędnych. Naciskamy na ikonkę układów współrzędnych, pojawił się nam układ współrzędnych. No i ten układ współrzędnych to jest położenie wzdłuż osi X-ów, to jest położenie wzdłuż osi Y-ów. Powinniśmy dociągnąć tutaj do początku, tak, żeby on. No na przykład zaczął nam mierzyć odtąd. Kąt do poziomu też jest taki jak trzeba, nie ma większych problemów. Możemy teraz schować i układ współrzędny, i ten odcinek kalibracyjny. No i możemy zająć się podawaniem trackerowi informacji na temat tego, jak wygląda nasz film. No, po pierwsze, nie musimy zaczynać tutaj z końca, możemy zacząć powiedzmy od 10. klatki. Dlaczego nie? Druga rzecz, nie musimy co jedną klatkę, możemy co 5 klatek na przykład. To będzie nam łatwiej mierzyć. No i ta ostatnia klatka może być setna, też nie musimy mierzyć przez wszystkie klatki. On w ten sposób ograniczy zakres, którym mierzymy. No i jeden ważny parametr jest taki, że szybkość tych klatek trzeba ustawić u mnie zgodnie z informacją z internetu. Mój iPad w tym modzie slow motion nagrywa z szybkością 120 klatek na sekundę. OK, no i jesteśmy gotowi. Teraz to, co jest istotne tutaj, cofnę to i tu jest też taki ważny przycisk krok do przodu. Teraz to się posuwa co 5 klatek. No dobrze, wracamy. Musimy tylko ustalić, co chcemy mierzyć. Jeszcze jedna ważna informacja to jest ścieżka. Zaraz się ścieżka otworzy. Nowa masa punktowa. Różne rzeczy można mierzyć. Jest nowa masa punktowa. Powoli to się ładuje. Pojawiły się tutaj nam panele wykresów. Możemy od razu na tym drugim panelu nie współrzędną Y zażądać, tylko prędkość. Tu wybieramy X-ową współrzędną prędkości. To się będzie nam zaznaczało. No i teraz jesteśmy gotowi do mierzenia. I teraz, no, żeby mierzyć, może warto jest powiększyć trochę to. Niestety nie można ustalić tam 75%, tak jakbyśmy chcieli. Ja bym wolał móc to zrobić, no ale nie mogę. Można ustalić tylko te liczby, które są tutaj. Może, żeby nie zaczynać zbytnio od końca, to ustalimy, że chcemy zacząć od 15 klatki, a nie od 10. OK, tu musimy się przesunąć w dół i w tą stronę, tak żeby było widać. Teraz ostrożnie, żeby on
jakoś lubi tak trochę wariować, no ale trudno. No dobrze, no i teraz co robię? Naciskam Shift i klikam w środek, no powiedzmy gdzieś tam pod tym białym, ten biały refleks będzie się oczywiście też przesuwał, trzeba uważać, no ale klikam, pojawił się pierwszy punkt pomiarowy, prawda? Widać, tu się pojawił pierwszy punkt pomiarowy, no i teraz będę mierzył w ten sam sposób, po prostu kilkanaście razy, tak? Żeby móc zmierzyć, muszę nacisnąć Shift i kliknąć, wtedy zniknie pierwszy pomiar i kliknąć zerowy pomiar, pojawił się pomiar drugi. Znowu na wszelki wypadek ustawiam to kursorem tak bardzo dokładnie, jak potrafię to zrobić. No nie jest to łatwe i oczywiście im człowiek się bardziej stara, tym gorzej wychodzi, więc Shift, klik i jeszcze raz Shift i klik i pojawił się trzeci pomiar. I znowu Shift, klik i jeszcze raz Shift i klik i pojawił się czwarty pomiar. No i jak widzicie, tutaj pojawia mi się coś, co jest linią prostą. Natomiast jeśli chodzi o prędkość, o szybkość, no to tak wygląda, jakby tu się działo coś dziwnego, ale zwróćcie uwagę, jak dalece to jest niewielki rozrzut, tak? Więc jeżeli ja tutaj postaram się ustalić te wartości jakoś tak troszeczkę większe, na przykład od 50 cm na sekundę do 30 cm na sekundę, powiedzmy, no to widać już tutaj, że ta prędkość nie jest tak źle, tak? Ta szybkość w zasadzie pozostaje stała. To liczy tę szybkość tak, jak się liczy szybkość chwilową, zmiana położenia podzielić przez zmianę czasu. Dobrze, jeszcze raz Shift i cyk. I sobie pojawił się kolejny punkt. Ja może to trzeba troszeczkę odczekać. Może wystarczy wtedy jeden shift. Nie. A tak, trzeba troszeczkę odczekać, wtedy wystarczy jeden shift. I znowu klik. I pojawił się kolejny punkt pomiarowy. I znowu ostrożnie ustawiam jakoś ten kursor tam, gdzie on powinien być. Shift. No, muszę jeszcze chwilę poczekać. Nie, nie chcę. Shift, klik w takim razie i shift i klik. I pojawił się szósty punkt pomiarowy. No i tak dalej. Siódmy. No, widać, że w zależności od tego, jak tutaj dokładnie jestem w stanie zachować to samo położenie w tej piłce, no to z taką dokładnością ta szybkość jest stała, ale widać, że to przypomina linię prostą, poziomą, a wykres przypomina linię prostą. No i teraz to oczywiście, co mogę zrobić, to mogę na przykład obejrzeć to dokładnie, kliknąć dwa razy i otworzy się takie okno. Otworzy się takie okno, na których te dane widać jeszcze raz. No widać, że rzeczywiście zgodnie z tym, co mówiliśmy, wykresem ruchu jednostajnego jest linia prosta. To samo możemy też zrobić z wykresem szybkości. To jest ten sam wykres, powiększony tutaj. No i widać, że tak jak się udaje, z taką dokładnością, z jaką udaje się zmierzyć, to jest mniej więcej stała szybkość, tak jak powinno być w ruchu jednostajnym. Można zrobić jeszcze jedną sztuczkę, kazać komputerowi narysować najlepszą prostą, jaką potrafi przez te punkty, bo pamiętacie, że szybkość to jest wykres szybkości w ruchu jednostajnym. To jest linia prosta, stała szybkość, tak, linia prosta, po prostu równoległa do osi czasu. Tu jest oś czasu, tu jest oś szybkości, tak. To jest ważne, żeby odróżnić poprzednio te dwa rysunki, tutaj może wspomnę o tym. Różnią się tym, że tu jest oś czasu, a tu jest oś drogi, natomiast na tym niższym rysunku na dole jest taka sama oś czasu, a oś, czy też oś czasu, a w pionie mamy oś szybkości. No i tu oczywiście zepsułem, to muszę zatrzymać na chwilę i poprawić. O właśnie, tutaj pozwoliłem sobie naszkicować, czy kazać komputerowi namalować najlepiej dopasowaną prostą do tych punktów. No i to jest ta różowa prosta, no i widać, że ona jest mniej więcej pozioma, mniej więcej, no dlatego, że przed fizyką prawdopodobnie nic się nie ukryje. Popatrzcie, tu jest wzór Vx, ta prędkość wzdłuż kierunku x, ma taki współczynnik zależny od a razy t, tak jakby to był ruch jednostajnie przyspieszony plus część stałą. No, gdyby to był ruch jednostajny, to mielibyśmy tutaj tylko tę część stałą b, no i ona wynosi tam około, widać, 40 cm na sekundę. Natomiast ten współczynnik a jest ujemny, choć z bardzo dużym błędem, bardzo niewielki, ujemny i ze sporym błędem, no ale tak jakby
ta kulka zwalniała. Tego się spodziewamy, dlatego że oczywiście ona toczy się starciem. O tarciu będziemy jeszcze mówić przy okazji trzeciej zasady dynamiki, ale to znaczy, że porusza się z opóźnieniem, ruchem jednostajnie przyspieszonym, z ujemnym przyspieszeniem. To znaczy, że zwalnia. Dziękuję bardzo.